Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tło i po tytule, będą odpowiedzi na Wasze pytania na temat mojego ślubu. Bo dziś, 12 września, jest pierwsza rocznica mojego ślubu. Wy oglądacie troszkę później, no ale chciałam właśnie nakręcić w tym dniu tego filmika, bo dzisiaj właśnie przychodziło dużo wspomnień i dużo ludzi do mnie napisało, więc po prostu pomyślałam, że jak najbardziej dzisiaj jest dobry dzień. Ja dzisiaj wzięłam dzień wolnego od pracy, żeby sobie przeżyć tego dnia tak najlepiej, bo ten dzień nie wróci po prostu, więc pomyślałam, że to jest na tyle ważne, że mogę siedzieć w domu i nie pracować. To nie ma żadnego wpływu na filmu, bo i tak bym nakręciła tych odpowiedzi. Oczywiście dostałam dużo pytań, dużo różnych pytań, więc nie wiem, czy podzielę tego filmika na dwa części, czy tylko na jedną. Zobaczymy, jak długo będę gadała. Więc biorę się od razu do rzeczy, czyli na odpowiedzi na Wasze pytania. Okej, Ania się pyta, o, tutaj jest czterech pytań, więc zacznę od pierwszego. Czy nie myśleliście o ślubie w Polsce, bo na przykład taniej, ciekawiej. Tak, myślałam o ślubie w Polsce, ale to by się nie opłacało. Wiedziałabym, że mniej ludzi by przyjeżdżało, bo po prostu no, większość ludzi, którzy byli na moim ślubie, byli ludzie z Włoch. Bo cała rodzina Giuliano, naszych przyjaciół, z dziećmi, ktoś był w ciąży, więc jakoś tak by skomplikowało bardzo rzeczy, ale zorganizowaliśmy ślubu, znaczy wesele, tak, aby wyglądało jak najbardziej na polskiego, jak się dało po prostu. Czyli chcieliśmy bardzo, żeby ludzie się dobrze bawili na naszym ślubie i tak wyszło. Dostałam jeszcze dziś wiadomości od ludzi, którzy mówili, że to był najpiękniejszy ślub i wesele, na którym byli w swoim życiu, że się dobrze bawili, że miło wspominają, i dla mnie to było właśnie najważniejsze, żeby ludzie się dobrze bawili, bo ja chciałam się dobrze bawić i żeby ta atmosfera była właśnie bardziej do zabawy niż inaczej po prostu, bo tutaj, jak już mówiłam wiele razy w filmach o ślubie we Włoszech, tutaj gdzie ja mieszkam, bo na pewno na południe jest inaczej, ale nigdy nie byłam na weselu na południe, więc nie mogę opowiedzieć, jak to jest, ale tutaj, gdzie mieszkam, to ludzie najbardziej zależy na dobre jedzenie i na fajne miejsca, gdzie iść, a nie zależy właśnie za bardzo na zabawę. A mi właśnie chodziło bardziej o zabawę. Tutaj się nie robi tak za bardzo, że tańczy się do 5 rano, bo największość miejsc, w których się odbywają wesela tutaj we Włoszech, są pomiędzy mieszkań, albo po prostu mają jakiś zakaz po jakieś tam godziny, żeby muzyka była za głośna, a jak muzyka jest tak już cisza, to ludzie się mniej bawią, więc nie bawiliśmy się do samego rana, a i tak poszłam spać o 4, bo muzyka skończyła się o 1, ale bawiliśmy się dobrze, wszyscy się dobrze bawili, a zawsze było co robić i dla mnie to właśnie było najważniejsze, więc spróbowaliśmy właśnie mieć trochę polskiego wesela właśnie na naszym weselu. Drugie pytanie. Czy jest coś, co byś zmieniła? Co bym zmieniła? Chyba nie. No może tak, no nie, no może tak. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przed ślubem to Wam mówiłam, że zapomnieliśmy o organiście. W ogóle żeśmy zapomnieli o fakcie, że w kościele ma być muzyka.
nie wiem, jakoś tak nam nie przyszło do głowy. I właśnie w ostatniej chwili czegoś tam szukaliśmy, ale tak naprawdę nie chcieliśmy więcej kasy wydać na to, bo już żeśmy przekroczyli budżetu. Więc powiedzieliśmy to księdzowi i on mówi, nie przejmujcie się, nie ma problemu, bez organisty i chóru msza będzie trwała trochę krócej, ale my mamy taką płytę, którą używamy właśnie do ludzi, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na takie rzeczy albo zapominają, tak jak wy, więc żeśmy mieli muzykę, jak ja wyszłam do kościoła, i w paru innych momentach. Po prostu tak najmniej jak to trzeba było mieć po prostu, ale więc zmieniłam faktu, że tak naprawdę no chyba bym chciała bardziej, żeby był jakiś chór na przykład na ślubie, bo byłam w tym roku na ślub mojego kolegi i on właśnie miał chór i to tak wyglądało tak super po prostu. Jeszcze do tego, że to był chór ludzi, który znał pannę młodą od dzieciństwa i w tym chórze śpiewał nawet jej tata, więc to było już bardziej emocjonalnie, ale no chyba by się opłacało na atmosferę, ale no nie zdarzyło się, więc tak to jest, ale z wszystkiego innego to nie, to nic bym nie zmieniła. Kolejne pytanie, czy z perspektywy czasu uważasz, że coś było zbędne, niepotrzebne? Chyba tak, ale to tego nikt nie widział. I właśnie dlatego to było niepotrzebne. Parę dni przed ślubem, bo jest tak, jak już mówiłam w filmiku, gdzie opowiadałam, jak wyglądają tutaj śluby i wesela we Włoszech, to opowiadałam o fakcie, że tutaj się daje taki małe coś, gdzie w środku są konfety, czyli takie słodycze, i jeszcze daje się bomboniere, czyli każdy gość dostanie jakiś prezent od pary młodych. My żeśmy robili donacje dla Save the Children. Mi to nie zależało, żeby konkretnego prezentu dać komuś. Wolałam tych pieniędzy dać komuś, który potrzebuje bardziej tego, niż kupić czego, który będzie stał i się kurzył po prostu, bo tak to wygląda. I właśnie te opakowanie tych bombonierek i tych konfetti, to od konfetti robiła moja mama i od bombonierek robiłam ja. Czyli moja mama robiła ponad 100 takich właśnie rzeczy do bomboniery. Ja wam wstawię zdjęcie, bo nie mam tego, już schowałam wszystko, bo nie mam na to miejsca. I właśnie ja robiłam do tych bombonierek, to było chyba było 70, około 70. I jeszcze zostało mi parę, więc... Ale tak to jest. W ostatnich dniach pogoda była bardzo zwariowana. W dniu mojego ślubu było w miarę ciepło, ale typowo wrześniowa pogoda tutaj, czyli trochę chmury, trochę słońca, nie za dużo słońca, nie za ciepło, nie padało, a miało padać, padało w drugim dniu. Po prostu w dniach przed ślubem było albo bardzo ciepło, albo lało. Więc ja kupiłam sobie parasol, który do tej pory mi jest bardzo potrzebny, więc jestem szczęśliwa, że go kupiłam. I wzięłam go ze sobą w samochodzie, żeby mieć po prostu. I na drugi dzień bardzo był użyteczny. Ale zrobiłam też z 30 chyba wachlarzy. Sama ich zrobiłam, po prostu kartoniki wycinałam, tam stawiłam nasze, żeśmy mieli taki rysunek na
na zaproszeniach, które robił mój kolega z pracy i właśnie tam wkleiłam tego, robiłam kseroksy z tego i to wkleiłam wszystko, żeby to właśnie wyglądało jak wachlarz. Nie, chyba nie mam go ze sobą. Nigdzie. I w ogóle zapomniałam ich wziąć. Nie było potrzeby, bo nie było aż tak gorąco i w ogóle zapomniałam ich wziąć, więc jak wróciłam z podróży poślubnej, znalazłam ich i patrzę się na nich, mówię, kurde, tyle czasu na nich spędziłam w ostatnich dniach, tak się bałam, że nie zdążę i w ogóle o nich zapomniałam i one nie były potrzebne, więc to już było poza poza tym, co potrzebowałam i naprawdę to było niezbędne, niepotrzebne. Ale zrobiłam tego i no i co mam zrobić? Tak to wyszło. Ostatnie pytanie od Ani. Czy były jakieś polskie akcenty, tradycje ślubne typowe dla naszego kraju? Wyglądała ślicznie, buziaki. O, dzięki. miało być powitanie takie, które się robi jak w Polsce, czyli jak mama i teściowa witają na weselu, ale żeśmy zapomnieli, żeby to zrobić. Kupiliśmy wszystko, żeśmy mieli chleb, wszystko. Zapomnieliśmy po prostu o tym, zapomnieliśmy, bo jakoś tak jak żeśmy przyjechali, już było trochę późno, DJ nas zawołał, później zawołali nas do stołu, jakoś tak wyszło, że po prostu no nie było kiedy, nawet moja mama o tym zapomniała, wszyscy żeśmy zapomnieli i na drugim dniu jakoś tak, no przecież coś nam tu brakowało, a tam stały te kieliszki, mówię, no pewnie, coś tam brakowało. No miało być, ale jak mówiłam wcześniej, to właśnie nam chodziło bardziej o polską zabawę i była oczywiście polska wódka, która miała być tylko wypita przez ludzi, które siedzieli na polskim stole, ale później okazało się, że wszyscy pili. Oczywiście ja i mój mąż też, ale naprawdę wszyscy, więc się wszyscy dobrze bawili. To wyglądało bardzo fajnie. Do tej pory moi koledzy z Polski śmieją się z moich kolegów z Włoch, bo po prostu pili polską wódkę i nie są do tego przyzwyczajeni, więc na drugi dzień nie wyglądali najlepiej. Ale tak, po prostu żeśmy trochę polskiej atmosfery weselnej przywieźli i chyba to było to, co mi najbardziej zależało w tym temacie. Okej, dalej. Lulu Lola pyta się, jak wyglądały oświadczyny? Jak wyglądały oświadczyny? Oświadczyny bardzo proste i bardzo romantyczne. 2 lata temu w rocznicy naszego związku, czyli 30 sierpnia 2014, była to 6. rocznica. Nie, 7. rocznica naszego związku i po prostu my co roku na rocznicę po prostu gdzieś poszliśmy na kolację, na jakąś droższą kolację, taką, że trochę więcej czasu się przy stole siedzi. Czasami żeśmy sobie prezentów dawali, czasami nie, jakoś tak. Zależało od jak to wyglądało w tym roku, jaka była atmosfera w tym momencie, bo na przykład rok przed to żeśmy mieli rocznicę, kiedy moja babcia, włoska babcia zmarła, więc po prostu no, nie chciało nam się świętować za bardzo, więc poszliśmy tylko na kolację. I właśnie 2 lata temu było tak, że mąż mnie zaprosił na kolację. Ja szukałam, gdzie mogliśmy sobie właśnie takiej kolacji zrobić. Kolega polecił mi pięknego miejsca przy zamku Moncalieri. Ja może zostawię Wam tutaj zdjęcie. Moncalieri to jest taka mała miejscowość niedaleko od Turynu. To jest po prostu
no, w okolicach Turynu. To jest bardzo blisko, nawet bardzo blisko, gdzie teraz mieszkamy. Znaczy, gdzie mieszkamy, wtedy też tutaj mieszkaliśmy. I wtedy żeśmy sobie powiedzieli, że nie będzie żadnego prezentu, bo żeśmy zamieszkali razem, dużo żeśmy mieli wydatków i tak dalej. Więc wyszło tak, że żeśmy poszli na kolację, piękne miejsce, piękna atmosfera w tej restauracji bardzo dobre jedzenie, bardzo fajnie w ogóle było, żeśmy siedzieli przy stole chyba 3 godziny, strasznie długo, żeśmy strasznie długo gadali, fajnie bo było, to była bardzo taka romantyczna, fajna kolacja. I potem, jak zwykle, jak jesteśmy na kolację, jak gdzieś pójdziemy na kolację, to my wychodzimy z restauracji, idziemy na spacer. Ja nie założyłam obcasów bardzo dobrze, bo tam było trochę pod górkę. I żeśmy poszli na spacer po prostu i nie wiem, po 5 minutach spaceru, dosłownie na 5, była jakaś tam ławka i tam było takie super widoki na całe miasto. I mąż się pyta, to może chcesz usiąść? Ja mówię, dobra, to usiądę sobie. Usiądzieliśmy, też dalej gadaliśmy i w pewnym momencie widzę, że Giuliano zmienia twarz. Po prostu minę zmienia. I zrobi się taki bardzo poważny i zaczyna mi właśnie powiedzieć, dlaczego chciałby być ze mną na całe życie. I tak bardzo, bardzo na poważnie to o tym wszystkim mówił, a ja tak... On chyba do tej pory mnie nienawidzi dlatego, a ja po prostu tak się stresowałam przez to, bo zrozumiałam, o co mu chodzi, mniej więcej zrozumiałam, to prawie, że się śmiałam po prostu ze stresu. A ja no, biedny, naprawdę musiał nie być szczęśliwi i dalej tam gadał i nagle widzę, że on jest na podłodze jedną nogą tam i pokazuje mi pierścionka, a ja tak patrzę się na niego, śmieję się, prawie płaczę, nic nie mówię, a on tak no i a ja praktycznie przez 5-6 minut, nie wiem, jakoś tak byłam w tym trybie emocjonalnym, że nie powiedziałam nic, ani tak, ani nie, ani b, nic. I on się tak na mnie patrzył, że o co ci chodzi, tylko po prostu przytulałam go cały czas, że ojej, przytulałam i on mówi, dobrze, ale jaka to jest odpowiedź? Mówię, że tak, że pewnie i popłakałam się oczywiście i potem nie mogłam przestać oglądać tego pierścionka, bo jakoś tak dziwnie to wyglądało i tak, wyglądało po prostu tak. No bardzo romantyczny. On wiele razy mi powiedział, że by chciał coś bardziej kreatywnego dla mnie zrobić, jak flash mob i tak dalej. Ja bardzo lubię takie filmiki oglądać na YouTubie, ale nigdy nie chciałam być na miejscu tej kobiety, która przez, nie wiem, cała ulica się na nią patrzy, że ona musi powiedzieć tak, że no nie wiem, to jest coś tak bardzo intymnego i dla mnie to było bardzo ważne, żeby to właśnie w moim przypadku wyglądało to intymnie. Giuliano to zrozumiał, więc nawet jeżeli by chciało coś jakoś bardziej to pokazać wszystkim, to zrobił to tylko dla nas i dla mnie to był najpiękniejszy moment, jeden z najpiękniejszych momentów z naszego związku i do tej pory bardzo miło wspominam tego momentu. I drugie pytanie, co dostałam od Lulu Lola,
to, jak spędziliście pierwszą rocznicą. Rocznicę jeszcze nie spędziliśmy w żaden sposób, bo jeszcze się nie odbyła, ale dzisiaj wieczorem jedziemy na tą samą restaurację, gdzie żeśmy byli na kolację, kiedy później właśnie Giuliano mi się odświadczył. Bo po prostu pomyśleliśmy, że to jest dobre miejsce, żeby to uczcić, bo jakoś tak ten ślub się zaczął właśnie od tego momentu, więc to fajnie tam wrócić. My bardzo często robimy tak, że wrócimy do miejsc, które dla nas jakoś tak emocjonalnie były ważne w jakimś momencie i ta restauracja na pewno będzie jeden z tych miejsc, więc zobaczymy, czy jeszcze tak dobrze się je. Nie no, na pewno. I dalej, Dominika prosi o poradnik, będzie poradnik, bo moja koleżanka nawet z Polski wychodzi za mąż w przyszłym roku, więc na pewno musi być poradnik, bo ona inaczej nie zabije chyba. I dalej z pytaniami. Amelia się pyta, ślub był cywilny czy kościelny? Kościelny. Mi bardzo zależało, żeby był kościelny i ślub odbył się w kościele, gdzie ja brałam krzcin i wszystko, co się robi przed ślubem, bo po prostu ja, gdzie mieszkałam z rodzicami, to żeśmy mieszkali praktycznie obok parafii. Tutaj był nasz blok i tutaj była parafia po prostu obok siebie. Nawet ja widziałam parafię z okna i ja się tam po prostu wychowałam. Większość czasu w swoim dzieciństwie spędziłam tam i po prostu nawet nie tylko w dzieciństwie tak naprawdę. Dla mnie to było bardzo wyjątkowe miejsce i mi właśnie zależało, żeby tam mieć ślub. I tak mi się udało, bo tutaj jest tak, że albo się, taka jest ta tradycja, że albo bierze się ślub w kościele Panny Młodej, czyli gdzie się ona wychowała, czyli gdzie ona mieszkała tak naprawdę z rodzicami, albo bierze się ślub w kościele, gdzie para młoda idzie zamieszkać. My tutaj mamy blisko kościoła, ale przez to, że ja pracuję tak, że na żadnej mszy mi się nie uda iść, to ja nigdy tam nie weszłam. Po prostu. Ja jak już idę na mszy, to idę tam do rodziców, znaczy do parafii przy mieszkanie moich rodziców, bo jakoś tam czuję się bardziej swojo. Nie to, że tutaj nie jest fajnie, bo ja nie wiem. Poznałam tutaj księdza z tej parafii, on jest bardzo fajny, bardzo nam pomógł w organizacji tych wszystkich papierów do właśnie do ślubu, bo przez to, że my już tutaj mieszkaliśmy, to po prostu on musiał wszystko, wszystkie papiery nam zrobić i on był bardzo, bardzo fajny, bardzo pozytywny, bardzo dużo fajnych rzeczy nam opowiadał, nawet jeżeli nas nie znał po prostu. A Giuliano jest mniej religijny niż ja. Ja nie jestem tak bardzo religijna, ale mi bardziej zależało na tym, żeby ślub był kościelny. Jakoś po prostu nie wyobrażałam takiej ważnej decyzji w moim życiu bez Boga. Jakoś tak po prostu tak miałam. No, na pewno nie jestem najlepszą wierzącą osobą na świecie, ale mi na to nie zależy. Mi zależy na to, że wiem, w co wierzę i wiem, kiedy potrzebuję, żeby w tym, co wierzę, było ze mną, żeby ja to czuła i właśnie to był taki moment dla mnie. Więc tak, ślub był kościelny. Kochani, widzę, że już filmik jest bardzo, bardzo długi, więc przecinam go na dwie części. Drugą część zobaczycie już niedługo. Mam nadzieję, że do tej pory filmik Wam się spodobał. My się zobaczymy w następnym odcinku. Ja Was jak na razie ściskam, całuję i do następnego. Pa!